Dobry wieczór. Witam Państwa w mroźną środę o godzinie 19. Mam nadzieję, że Państwo są gotowi na ostatnie webinarium Odpornej Szkoły w tym roku kalendarzowym i mają ochotę z nami pozastanawiać się, porozmawiać, pogdybać, wymienić się wątpliwościami i mam nadzieję również dobrymi praktykami w temacie, jak wystawić ocenę na koniec semestru, na ocenę śródroczną, by lepiej uwzględnić możliwości danego ucznia i uczennicy. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać z moimi wspaniałymi gośćmi. Ja się nazywam Kasia Pijanowska i zajmuję się webinariami Odpornej Szkoły w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Witam Państwa serdecznie, widzę, że już nasi uczestnicy pozdrawiają się na czacie. Cieszę się, że Państwo z nami są. Mam nadzieję, że każdy ma kocyk lub inną grubą bluzę, bo wieczór jest naprawdę zimny. Mają Państwo jeszcze czas, żeby pstryknąć guziczek w czajniku i zrobić sobie herbatę. Będziemy tutaj do 20:30, warto się zaopatrzyć w coś ciepłego do picia. Nasi goście się już niecierpliwią. Zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie to przyjemne półtorej godziny, które zaowocuje tym, że Państwo jutro pójdą do pracy z nowymi pomysłami, może upewnieni w tym, że ich praktyki są bardzo skuteczne, może odpowiednie, a może zmienimy coś w Państwa myśleniu. Proszę mocno zapiąć pasy, trzymać się, zaczynamy. Centrum Edukacji Obywatelskiej to oczywiście nie tylko webinarnia, ale również szkolenia dla rad pedagogicznych, to również bezpłatne programy. Już niedługo, bo w styczniu rozpoczniemy rekrutację do niektórych programów, serdecznie Państwa do nich zapraszam. Więcej na pewno w nowym roku szkolnym. Zapraszam na naszą stronę co.org.pl oraz na bloga, bo blog powrócił w nowej odsłonie, nowe teksty, serdecznie do niego zapraszam, blog co.org.pl. Ola, która jest naszym dobrym duchem na czacie, na pewno wszystko Państwu wrzuci. Proszę korzystać z linków i dzielić się tymi treściami. Jak Państwo pewnie wiedzą, Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą w Polsce organizacją pozarządową, która zajmuje się edukacją. To już prawie 30 lat, kiedy wspieramy nauczycieli i nauczycielki w całej Polsce. Docieramy do około 40 tysięcy nauczycieli i do około 10 tysięcy szkół. Wszystko to jest możliwe dzięki naszym partnerom i patronom. Partnerem cyklu Odporna Szkoła dla Nauczycieli jest Norwegian Refugee Council. Dziękujemy bardzo, dzięki temu jesteśmy z Państwem. Patronem medialnym jest miesięcznik Dyrektor Szkoły. Również dziękujemy, dzięki temu możemy docierać do szerszej grupy odbiorców i zapraszać na nasze wydarzenia. Jak zawsze, bardzo zachęcam Państwa do zadawania pytań na czacie, ale przede wszystkim do dzielenia się swoim olbrzymim doświadczeniem. Wiem, że Państwo zawsze chętnie mówią o tym, jakie mają trudności, wyzwania, ale z tym, z czym też dobrze sobie radzą. Oczywiście, tak jak zawsze, będzie zaświadczenie do pobrania. Mamy nowy serwis. Jeśli ktoś z Państwa nie ma jeszcze konta w naszym nowym serwisie zapisy co.org.pl, zachęcam już teraz do założenia konta, potem łatwiej jest pobrać zaświadczenie. Jak zawsze link będzie podany na koniec webinarium. Proszę cierpliwie dotrwać do końca, mniej więcej 20:25. Obiecujemy, że ten link się pojawi. Pozdrawiamy również osoby, które oglądają nas na Facebooku. Tak samo będą mogły pobrać zaświadczenie z tego wydarzenia. Cieszę się, że Państwo również tam są po drugiej stronie ekranu. Nasi dzisiejsi goście, w ogóle formuła dzisiejszego spotkania będzie odrobinę inna. Ja miałam przyjemność Państwa dzisiaj powitać, jak zawsze, w środowy wieczór o 19, ale za chwilę oddam głos i pałeczkę Małgosi Ostrowskiej, która jest ekspertką i trenerką Centrum Edukacji Obywatelskiej związana z programem Szkoła Ucząca Się. Małgosia była nauczycielką biologii i wychowania fizycznego i to Małgosia poprowadzi dzisiejsze webinarium. Witam Cię, Małgosiu. Dzień dobry, wszystkim dobry wieczór. Drugim gościem jest nauczycielka języka polskiego z olbrzymim doświadczeniem, która pracuje w liceum i w szkole podstawowej w Kudowie Zdroju, więc daleko od nas. Nie wiem, Agnieszko, czy u Ciebie już jest więcej śniegu niż w stolicy? Powiedz nam proszę, jak tam u Ciebie? Śniegu dużo, witam serdecznie. Kudowa Biała, zapraszam w czasie ferii i świąt do Kudowy. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Może ktoś z Państwa jest z tamtych okolic, zapraszamy do pochwalenia się, czy tam też już jest śnieg. Kolejnym gościem jest Michał Szczepanik, nauczyciel biologii i wiem, że nie tylko biologii, bo również innych trudnych przedmiotów. Jeśli dobrze pamiętam, to również jest to edukacja dla bezpieczeństwa.
który z Centrum Edukacji Obywatelskiej związany jest już od kilkunastu lat, jest naszym trenerem, współpracującym z programem Szkoła Ucząca Się, mentorem i kierownikiem kursów internetowych. Witam Cię, Michale. Dzień dobry. Oddaję teraz Państwa w bezpieczne i eksperckie ręce Małgosi i zapraszam przede wszystkim do wyrównania pojęć. Sprawdźmy, czy myślimy podobnie, czy mamy wspólnie zdefiniowane pojęcia. Zapraszam serdecznie. Ja może na początek chciałabym, żebyśmy wspólnie wyjaśnili sobie, co możemy rozumieć i właściwie jak rozumiemy to, że pracujemy w zróżnicowanych klasach, w klasach, które są zróżnicowane pod względem wiedzy, umiejętności i różnych postaw. Myślę, że to najogólniej rzecz biorąc będzie taka klasa, taki zespół uczniów, którzy, między którymi są znaczne różnice. W takiej klasie mogą być uczniowie zarówno z trudnościami w uczeniu się, jak i dobrze funkcjonujący, ale też o wysokich potrzebach poznawczych. I można byłoby też zaryzykować stwierdzenie, że większość klas, z którymi pracujemy, to zdecydowanie zespoły zróżnicowane pod tym względem. I także, że wszyscy w jakiś sposób, którzy tutaj są, są związani właśnie z pracą w takich zespołach. Dodatkowo to zróżnicowanie powiększyło się, dlatego że dotarli do wielu szkół, do klas uczniowie cudzoziemscy, których gro pochodzi z Ukrainy, a więc przybyli do nas z innych systemów edukacyjnych, a język, którym my operujemy w szkole, w klasie, w rozmowach z uczniami, jest dla nich językiem obcym, tak samo jak nasz system edukacyjny, który różni się od ukraińskiego. I dlatego to zróżnicowanie się dodatkowo potęguje. Dzisiejsze webinarium zaplanowaliśmy tak, żeby zebrać i uporządkować naszą wiedzę o właśnie ocenianiu w taki sposób, żebyśmy mogli poruszyć różne aspekty tego oceniania, ale przede wszystkim to, na czym najbardziej nam zależy, to wymiana doświadczeń, to, żebyśmy wzajemnie mogli się zainspirować, podzielić tym, co znamy z praktyki, ale także postawić różne pytania. I dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy są z nami, do tego, żeby aktywnie uczestniczyli w naszym spotkaniu, zadawali pytania, komentowali, ale również odpowiadali na pytania stawiane przez innych uczestników i uczestniczki, po to właśnie, żeby ta wymiana doświadczeń była jak najbogatsza i żebyśmy mogli czerpać wzajemnie od siebie. Na początek, jak będzie wyglądało nasze webinarium? Króciutko powiem o tym, jak prawo oświatowe traktuje ocenianie i co mówi takie podstawowe zapisy, co mówią na ten temat. Potem zmierzymy się troszkę z wyzwaniami, które są związane z ocenianiem w klasie zróżnicowanej, ale takie ważne miejsce przewidzieliśmy dla sposobów ustalania oceny klasyfikacyjnej, ponieważ większość z nas właśnie stoi przed takim procesem ustalania oceny klasyfikacyjnej i większość też może czuje się do tego nieprzygotowanych, w taki sposób brakuje nam wsparcia zewnętrznego, a właśnie nasza obecność może być tym, co nam pomoże. Potem porozmawiamy o dowodach uczenia się uczniów, które warto gromadzić, zbierać i na tej podstawie wykorzystać zarówno do oceniania bieżącego, jak i do ustalania oceny klasyfikacyjnej. A wreszcie zaprosimy Państwa do tego, żeby korzystając z różnych doświadczeń podzielić się inspiracjami na drugie półrocze, czyli tym, co już minęło, nie możemy tego zmienić, ale możemy wprowadzić różne, czy poeksperymentować z różnymi doświadczeniami, które na nas czekają. A więc króciutko o tym, co na temat oceniania mówi prawo oświatowe. Przede wszystkim można powiedzieć, przypomnieć sobie, czym jest właściwie ocenianie. I myślę, że najważniejsze dla nas jest to, że ocenianie polega na tym, że my rozpoznajemy poziom
postępy uczniów w stosunku do zapisów podstawy programowej, do wymagań, które są w podstawie programowej, ale także w programach, które realizujemy na lekcjach naszych przedmiotów. Najważniejszymi celami oceniania szkolnego, czy takiego wewnątrzszkolnego oceniania, jest przede wszystkim to, że my informujemy uczniów, ale też ich rodziców o tym, jaki jest poziom wiedzy, umiejętności i także w jaki sposób uczniowie robią postęp właśnie w tej wiedzy i umiejętnościach. Ocenianie też służy temu, żeby udzielać pomocy uczniom w uczeniu się, ponieważ nasze informacje zwrotne, które są jedną z form oceniania, mogą właśnie pomagać uczniom w tym, żeby oni mogli też samodzielnie planować swój rozwój. Innym celem jest monitorowanie pracy uczniów, monitorowanie uczenia się jako procesu, i to jest dla nas bardzo ważne jako nauczycieli, ponieważ dzięki temu rozpoznajemy też takie elementy, które służą naszemu rozwojowi, a mianowicie potrzeby uczniów, ale też sposoby zaspokajania tych potrzeb, i ocenianie umożliwia też troszeczkę nam doskonalenie i organizacji, i metod pracy z uczniami. I to ocenianie, które stosujemy na co dzień, obejmuje przede wszystkim formułowanie wymagań, które są podstawą oceny, kryteriów sukcesu dla uczniów, które znają przed różnymi pracami, które wykonują po to, żeby sprawdzić właśnie swoją wiedzę i umiejętności, ale też ocenianie obejmuje ustalanie ocen zarówno bieżących, jak i też ocen klasyfikacyjnych, śródrocznych i rocznej. To, co jeszcze jest może ważne, to wiemy, że możliwości oceniania dotyczą zarówno, różne możliwości mamy. To są stopnie szkolne, to jest informacja zwrotna, zarówno w ocenianiu bieżącym, jak i w klasyfikacyjnym. Możemy także wykorzystywać ocenę opisową. Ważne jest to, że ocena opisowa jest dopuszczalna od klasy czwartej do ósmej, również w ocenianiu, w ustaleniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej z przedmiotów z wszystkich albo z części przedmiotów podstawowych, obowiązkowych, ale także dodatkowych. To, co jest jeszcze istotne i warto sobie przypomnieć, to fakt, że systemy polski i ukraiński różnią się od siebie, ale o tym może powiem za chwileczkę. W związku z tym, że mamy taką sytuację właśnie od końca lutego, że w naszych szkołach jest wiele osób z Ukrainy, ale też nie możemy zapominać o uczniach polskich, dla których też ta sytuacja jest trudna, nie tylko dla nas, nauczycieli. I w związku z tym też pojawia się mnóstwo różnych wyzwań, które dotyczą na przykład wyboru wymagań edukacyjnych i tego, jak wybrać je w ogóle, które są najważniejsze, co warto poddać ocenie, ale także form oceniania tych różnych wymagań. Kolejną rzeczą jest to, żeby przygotować zarówno uczniów, jak i ich rodziców, ale też siebie samych, uczniów polskich, ukraińskich i innych cudzoziemskich, do tego, żeby oni w ogóle byli w stanie zareagować na to, co przedstawiamy, na nasze plany dydaktyczne, na zawartość lekcji, ale też, żeby tworzyć taką atmosferę zrozumienia wokół zróżnicowania wymagań dla różnych uczniów. Tak jak powiedziałam, nie tylko ukraińskich, ale również polskich. Chodzi o to, żeby tak pracować z uczniami, żeby zarówno dzieci polskie, jak i ukraińskie, i rodzice obu narodowości rozumieli, że na przykład w systemie ukraińskim jest 12-punktowa skala, że są 4 stopnie, które są zasadniczo różne od naszej 6-stopniowej skali, ponieważ każdy z tych stopni od najniższego, czyli takiego początkowego, do średniego, przez wystarczający do wysokiego, ma jeszcze wewnątrz jakby 3-punktową skalę. Więc chodzi też o to, żeby uczniowie polscy i ich rodzice rozumieli, dlaczego różnicujemy wymagania, w jaki sposób mogą te wymagania zafunkcjonować pozytywnie, jeśli chodzi o ocenianie uczniów, i żeby nie było poczucia niespokojności,
niesprawiedliwości, krzywdy, ale też, żeby to nie wpływało na ujemnie na relacje w klasie czy też relacje w szkole. Kolejnym wyzwaniem jest dobór zadań, różnych pytań, różnych aktywności, które pozwolą na to, żeby uczniowie różne wymagania edukacyjne byli w stanie osiągnąć i różnicowanie tych zadań. Kolejna rzecz to zastanowienie się nad tym, czy kryteria sukcesu mamy stosować jednakowe, czy też różnicować je dla uczniów o różnych możliwościach, o różnym potencjale edukacyjnym, o różnych zainteresowaniach. Tych wyzwań jest wiele. Jednym z nich jest język komunikacji, którym porozumiewamy się z uczniami, ale też z ich rodzicami i przystępność tego języka, dostępność. Język komunikacji zasadniczo może różnić się od języka edukacji. Uczniowie, wielu uczniów z ograniczonymi możliwościami, z trudnościami, ale także dobrze funkcjonujący mogą mieć kłopoty z opanowaniem różnych pojęć i ten język komunikacji jest bardzo istotny, który wpływa właśnie też na osiągnięcia uczniów. Następnym wyzwaniem jest dla nas sposób ustalenia tej oceny klasyfikacyjnej, którą możemy wystawić wprost w wielu szkołach. To się dzieje na podstawie skali stopni szkolnych czy sprawdzianów i różnych innych form sprawdzających, które prowadzimy w klasach, ale też chcemy zaproponować tutaj podczas naszego spotkania formy takie, które można zastosować alternatywnie. Oczywiście nie trzeba, ale jest taka możliwość. Kolejnym wyzwaniem może być też to, że jesteśmy jako grupa zawodowa w takiej sytuacji dosyć trudnej, że mamy, część z nas ma takie poczucie, że posiada niedostateczne kompetencje związane z ocenianiem, wynikające nie z tego, że w ogóle nie potrafimy oceniać, tylko bardziej z tej skomplikowanej sytuacji. Myślę tutaj o tym szczególnie, że mamy poczucie braku wsparcia w tym zakresie i też to nasze dzisiejsze webinarium ma pomóc nam wszystkim, Państwu, bo my też uczymy się wzajemnie od siebie, od Państwa korzystania z różnych form. Jednym z najważniejszych wyzwań, które stoi przed nami, to określanie wymagań, jasne określanie wymagań. I chciałabym zaprosić teraz do tego, żebyśmy posłuchali Michała i Agnieszki, ponieważ oni mają praktyczne formy, swoje doświadczenia, które wykorzystują i teraz króciutko o nich opowiedzą. Zapraszam Cię, Michale. Powiem o właśnie jasno określonych wymaganiach, ponieważ one są dla mnie i dla moich uczniów i uczennic niezwykle istotne, szczególnie w sytuacji w takiej, w której znajdują się uczniowie i uczennice z Ukrainy i muszą odnaleźć albo powinni odnaleźć się w polskiej szkole, w jej realiach, dowiedzieć się, w jaki sposób będą oceniani, na czym to ocenianie polega i co na koniec półrocza i koniec roku. Dlatego mam przygotowane, i to już jest od lat stosowane przeze mnie, coś takiego jak system związany z wymaganiami moimi przedmiotowymi, przyporządkowany do tematów lekcyjnych, które będę realizował. I to na początku września moi uczniowie i uczennice otrzymują ode mnie, gdzie tutaj jest przykład na bazie ósmej klasy. Jeden tylko dział, ale oczywiście tych działów jest znacznie więcej. W ósmej klasie omawiam dwa działy, genetyka i ewolucjonizm. I tutaj do każdego tematu jest przypisana forma oceniania. Informacja zwrotna, czyli to jest forma oceniania bez stopnia. Natomiast ocena na stopień to jest obowiązkowa, kiedy mamy po temacie pierwszym, drugim, trzecim obowiązkowo kartkówkę, a na koniec jest klasówka z czterech bodajże tematów. Dodatkowo na stopień mogą być jeszcze dwie inne rzeczy, które są nieobowiązkowo dla moich uczniów i uczennic. Oni sami określają, czy chcą podjąć się takiego wyzwania i dodatkowy stopień uzyskać. Tak naprawdę w ciągu półrocza mam trzy wymagane u mnie przez statut oceny i to mi wystarcza do tego, żeby móc wystawić ocenę na koniec.
Będę jeszcze mówił o jednej metodzie, później pokazując ją Państwu. Natomiast w informacji zwrotnej znajdują się takie zapisy jak samoocena, to jest tak naprawdę autorefleksja ucznia, uczennicy, czyli o jego, jej sposobie uczenia się, czego się nauczyli, jakie mają przemyślenia związane z tym tematem, ale również jest to przekładane przez ocenę koleżeńską, czyli koleżeńską informację zwrotną, kiedy od swojego kolegi, koleżanki uzyskują komunikat, jak sobie poradziłeś z tym zadaniem, nad którymi wspólnie w klasie pracowaliśmy. Tutaj nie trzeba znać absolutnie ocenia kształtującego po to, żeby stosować ten system, po to, żeby sobie w ten sposób jasno określone wymagania tworzyć. Mi się to sprawdza, dlatego że no po pierwsze, jest to znane uczniom i uczennicom, również ich rodzicom. Nie zaskakuje niczym, wiadomo ile tych ocen będzie, minimalna ilość, z czego można jeszcze dostać dodatkowe oceny i kiedy pojawiają się takie formy jak na przykład kapkówka bez ocen, która tutaj jest wpisana, żeby uczniowie i uczennice rozumieli ten system i również był on im bliski. Dziękuję Ci bardzo, to ciekawe co mówisz. Ja myślę, że teraz jeszcze możemy poznać inne sposoby, o których opowie Agnieszka, w jaki sposób Ty określasz z uczniami różne formy oceny, ale stosowane do różnych form wypowiedzi. Powiem tak, ja na początku roku szkolnego, jak każdy z nas, ustalam z uczniami formy sprawdzania osiągnięć, i chcę powiedzieć, że w klasie szóstej i w klasie ósmej stosuję oceny zarówno cyfrowe, jak i oceny kształtujące i też uczniowie zaznaczają sobie w zeszycie, czyli za jakie formy będą mieć oceny cyfrowe, a jakie oceny kształtujące. Więc zaznaczają plusikiem. Czasami też rozmawiamy razem, tak? Które formy będą oceniane cyfrowo, a które jako oceny kształtujące. Tym bardziej, że powiem szczerze, że ja jestem, można powiedzieć, taką świeżonką w tej dziedzinie, ponieważ w szkole podstawowej pracuję od 3 lat i od 3 lat wdrażam się w oceny kształtujące. Natomiast w klasie siódmej przeszłam całkowicie na ocenianie kształtujące, więc w zależności od grupy, w zależności od klasy, różne formy są też różnie oceniane. Bardzo Ci dziękuję. Trudnością, przed którą teraz stajemy i wyzwaniem jest to właśnie, w jaki sposób ustalać śródroczne oceny klasyfikacyjne. Wielu z nas też zdaje sobie sprawę z tego, że uczniowie, którzy dotarli do nas z Ukrainy, mają taką trudność, że poziom ich funkcjonowania i sposób zaprezentowania wiedzy zależy bardzo mocno od umiejętności językowych i że są tacy uczniowie, którzy pomimo ogromnej wiedzy i potencjału nie potrafią zaprezentować własnej wiedzy. Mamy też uczniów polskich, którzy podobne mają trudności, a ustalenie oceny klasyfikacyjnej jest bardzo ważne dla uczniów, dla ich rodziców, ale też dla nas nauczycieli, ponieważ jest to podsumowanie osiągnięć uczniów, zarówno wiedzy, umiejętności, jak i też jest to podstawa do przekazania uczniom informacji o tym i ich rodzicom, jak jeszcze dalej mogą pracować na podstawie różnych ocen. I dlatego chciałabym teraz Państwa zaprosić do tego, żebyśmy chwilę porozmawiali o sposobie, w jaki można ustalić ocenę klasyfikacyjną z uczniami. Może Agnieszko, opowiedz o Twoich praktykach, które wykorzystujesz właśnie w rozmowach z uczniami i uczennicami. Tak, powiem szczerze, że ja bardzo lubię z uczniami formę, taką, którą nazywa się naradę z uczniami. I to jest taka forma, dzięki której uczniowie prezentują
swoje dowody uczenia się. Uczniowie proponują, ustalają ocenę, którą chcą otrzymać. Oczywiście biorą pod uwagę również informacje zwrotne, które są w dzienniku z poszczególnych form aktywności. Oczywiście jest to informacja dotycząca tego, że bardzo dobrze zrobiłeś zadanie, czy dobrze, co jeszcze musisz zrobić, żeby poprawić ocenę. I wcześniej uczniowie przygotowują się do takiej narady, szykują sobie materiały, czy też zeszyty, w których mają poprawione prace. Chcę powiedzieć, że taką formą, którą się sprawdza u mnie, jest to, że na przykład rozprawki uczniowie mogą poprawiać i ocena znika, tak? Czyli jeżeli otrzymają słabą ocenę, to ja staram się po poprawie wstawić ocenę lepszą, tak? Czyli już ta słabsza ocena znika i widzę, że zrobił postęp, więc w dzienniku jest ocena poprawiona, dobra. Więc uczniowie przychodzą z taką informacją, jaką ocenę chcą otrzymać, dzielą się tą informacją, są też, jest moja informacja zwrotna. Więc jest to jeden ze sposobów, gdzie dopuszczamy możliwość, że uczniowie też mają głos i u mnie ta praktyka się bardzo dobrze sprawdza. Bardzo Ci dziękuję. To tworzenie przestrzeni dla uczniów, żeby oni mogli też wziąć odpowiedzialność za swoje, nie tylko uczenie się, ale też za podsumowywanie efektów. To jest też chyba dla nich takim sygnałem, że nauczyciel ma do nich zaufanie, ale też uruchamia myślenie o własnym uczeniu się i pewnie z tego powodu też przynosi uczniom duże korzyści. A Michale, co u Ciebie? Tak? Jak, w jaki sposób Ty wspomagasz wystawienie oceny, czy też ustalenie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej razem z uczniami? Tak, ja jestem właśnie teraz w okresie, kiedy wystawiam propozycje ocen, bo jestem z województwa śląskiego, które w pierwszej turze zaczyna ferie, więc mamy obowiązek już teraz poinformować uczniów, uczennic oraz ich rodziców o proponowanych ocenach na koniec półrocza. I ja przede wszystkim bazuję na takiej swojej refleksji nauczycielskiej związanej z tym, jak ich proces uczenia się przebiega. Ponieważ biorę tutaj pod uwagę te rzeczy, które tutaj są widoczne na slajdzie, więc nie będę o nich mówił, rozkminiając je na mniejsze elementy i co one tak naprawdę znaczą, ale patrzę, w jaki sposób przebiega proces uczenia się tego ucznia, uczennicy. Dodatkowo mam metodę portfolio, o której będę mówił już niedługo i to wszystko pozwala mi zaproponować uczniowi, uczennicy jakąś ocenę. Ale dla mnie w tym procesie obserwacji ich uczenia się bardzo ważne jest to, jak oni wzajemnie korzystają z siebie. Szczególnie, że mamy uczniów i uczennice o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Wiadomo, że do nich dostosowuje wymagania edukacyjne. Dostosowuje również w pewien sposób wymagania edukacyjne do uczniów i uczennic, którzy są z Ukrainy, ponieważ pomimo tego, że oni realizują tą podstawę programową, którą mają w Polsce, no to mają różnego rodzaju problemy językowe, ale też przyszli do nas ze szkoły ukraińskiej, która uczyła ich czegoś innego. Najważniejszy dla mnie jest ten dialog z uczniem, uczennicą, podobnie jak u Agnieszki. I jeżeli pojawia się jakaś trudność, to jest kwestia tego, abyśmy wspólnie zastanowili się, z czego ta trudność wynika i jakie są rozbieżności pomiędzy moją propozycją, a oczekiwaniem ucznia i uczennicy. Bardzo dziękuję. Ciekawi mnie, na czym się kończy taka rozmowa i pewnie wielu naszych słuchaczy i słuchaczek też, czy oglądających nasze webinarium, też myśli o tym. Za chwileczkę pewnie się dowiemy. A to, o co teraz chcę Was zapytać, to jakiego rodzaju aktywności bierzecie pod uwagę, ustalając ocenę klasyfikacyjną śródroczną i jakich dowodów uczenia się uczniów szukacie, żeby wziąć je pod uwagę, a biorąc również też pod uwagę te bariery językowe,
sposób zaprezentowania wiedzy przez uczniów czy umiejętności. I myślę też, że tu ważne jest to, żeby u uczniów, którzy mają różne potrzeby edukacyjne, też dostosowywać to pod kątem tego, kiedy i w jaki sposób sprawdzamy wiedzę faktograficzną i u jakich uczniów się sprawdza ten system, a u jakich uczniów bardziej silniej kładziemy akcenty na umiejętności, szczególnie wtedy, kiedy występuje bariera językowa i umiejętności mogą zaprezentować w inny sposób niż za pomocą wypowiedzi ustnej albo pisemnej. Czy jakie praktyki Wam się sprawdzają? Co bierzecie pod uwagę, co szczególnie poza klasówkami, co możecie polecić innym nauczycielom? Michał, opowiesz o portfolio, tak? Poproszę. Tak, opowiem, jeśli mógłbym slajd, żeby było widać, czym jest w ogóle portfolio. Portfolio jest metodą zbierania dowodów po stronie ucznia, uczennicy, które świadczą o tym, że on się uczy, ale uczy się z własnej niewymuszonej na nim woli. Ponieważ u mnie bardzo ważna jest świadomość uczenia się i tego, że uczennica uczą się nie dla ocen, ale uczą się po to, żeby zdobyć jakieś umiejętności. Ja planuję z wyprzedzeniem, tak jak było to widoczne już wcześniej na slajdzie, elementy, które mogą się pojawić na lekcji, które będą oceniane. I uczniowie mają wybór różnego rodzaju prac nieobowiązkowych, które mogą wykonywać pojedynczo lub też w parach. Do tych prac są określone kryteria, tak żeby wiadomo było, z czego będę i w jaki sposób oceniał tą pracę. Czyli to nie jest tak, wykonaj sobie model komórki i ten model komórki wykonuje obojętnie w jaki sposób. I dalej mamy jeszcze tutaj w moim systemie coś takiego jak sprawdziany bez ocen na informację zwrotną i taki sprawdzian, który uczeń, uczennica pisze bez stopnia, otrzymuje później ode mnie informację zwrotną w różnej formie. To nie jest tak, że zajmuje mi to bardzo dużo czasu w klasie, w której liczy ona powiedzmy 15-16 uczniów. To jest napisanie takiej informacji zwrotnej około godziny, półtorej godziny maks. Zachęcam też do webinarów CEO, które dotyczą właśnie tego, w jaki sposób pracować z informacją zwrotną. One są dostępne na YouTubie. I jeżeli uczeń ma tą pracę poprawić, ma to zapisane w komentarzu moim, to wtedy tą pracę ma na to czas, może oddać do ponownego sprawdzenia i to jest jego kwestia, czy on to rzeczywiście podejmie się tego i to zrobi, czy też nie. Klasy mam różnie liczne, bo klasa prawie 30-osobowa też jest, więc staram się, żeby każda klasa taką możliwość miała. I to portfolio jest gromadzone. Ja u siebie w zeszycie wszystko zapisuję. Zapisuję również, w jaki sposób praca zespołowa uczennic i uczniów przebiega, czy oni rzeczywiście chętnie dzielą się ze sobą, uczą się nawzajem, czyli ten element wzajemnego nauczania i czy mają jakąś refleksję. U mnie uczeń, uczennica na koniec są zachęcani do tego, żeby wyciągnęli jakąś refleksję związaną z tym tematem, z tym, czego się uczyli. I to jest jak gdyby możliwość nieobowiązkowa dzielenia się tym na forum. Jeżeli ktoś się tym dzieli, nie oceniam refleksji absolutnie, tylko oceniam to, czy ktoś jest chętny do tego, żeby powiedzieć, czego się dzisiaj nauczył, jakie ma pytanie, zachęcić też do myślenia innych uczniów, uczennice w klasie. I to jest metoda portfolio, która mi się sprawdza, ją stosuję już od lat i przy okazji również analizuję zeszyt uczniowski, ale tylko o zadania, które są wykonywane na lekcji. Absolutnie nie oceniam refleksji i absolutnie nie oceniam staranności wykonania zeszytu, ponieważ uczniów i uczennice mam o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych plus uczniów, uczennice z Ukrainy i wiem, że dla nich mogą być trudności w prowadzeniu zeszytu, więc dla mnie
ta kwestia oceny zeszytu uczniowskiego na stopień jest czymś, czego w ogóle nie podejmuję. Czy rozumiem, że podejmujesz taki trud, że bierzesz pod uwagę różne zadania, które są w tym zeszycie lub notatki, czy inne elementy zapisu, natomiast nie oceniasz całego zeszytu. Tak, a nie, druga rzecz, tak, którą chciałabym jeszcze tutaj troszeczkę podnieść, to jest to, że oczywiście jeśli mamy w tej chwili jako nauczyciele zgromadzone jakieś prace uczniów, to możemy wykorzystać je tak jak Michał wykorzystuje portfolio, ale oczywiście nie możemy teraz do tyłu planować i prosić uczniów o to, żeby swoje prace przynieśli i poddali je ocenie, bo to nie miałoby większego sensu, czyli opowiadanie o portfolio nie jest zachętą, żeby Państwo teraz wymagali od uczniów różnych dowodów, że się uczyli, ale właśnie trochę pomyśleć o tym, czy można byłoby to wykorzystać troszkę później. Tak, ja tutaj mam dwa przykłady prac, które zawsze są przed sprawdzianami. Jest możliwość wykonania przez ucznia uczennicę testów próbnych z tego działu. I to są testy autorskie według kryteriów, które mają określone. I oni te testy mi oddają. To nie jest tak, że wszyscy oddają w klasie, oddają osoby chętne. I jeszcze chciałem się odnieść do tego, co widzę na czacie. Kwestia ilości osób w klasie i tego, ile nam zajmuje to czasu. To nie jest tak, że ja co tydzień w miesiącu dwa razy robię informację zwrotną, nad którą siedzę kilka godzin, ponieważ korzystam również z kwestii tego, że wykorzystuję samych uczniów i uczennic do oceny, do koleżeńskiej informacji zwrotnej, czyli do tego, żeby oni sami oceniali nie na stopień, tylko przekazywali sobie informacje w postaci komentarza, w jaki sposób ta praca jest zrobiona swojego kolegi, koleżanki. I to rzeczywiście robią sumiennie, jeżeli tego nauczymy. Troszkę to trwa, ale jest to możliwe. No i bardzo często korzystam z autorefleksji uczniowskiej, więc proszę też nie myśleć, że jestem tutaj jakąś osobą, która po nocach nie śpi, tylko pisze informację zwrotną do uczniów i uczennic, bo to w rzeczywistości tak nie wygląda. Bardzo Ci dziękuję. Mamy teraz też jeszcze tutaj slajd z zadaniami dla uczennic i uczniów ukraińskich. Chciałam tylko powiedzieć dwa słowa o tym, że rozwijanie języka edukacji jest bardzo ważne, ale też warto być czujnym i uważnym na to, żeby nie przesadzać. Czyli uczniowie, są tacy uczniowie ukraińscy, którzy opanowali język polski w stopniu, który umożliwia im realizację zadań i wykonywanie ich właśnie w języku polskim. Dlatego też z dużą ostrożnością, żeby nie hamować rozwoju właśnie tego języka, który mogą wypowiadać się podczas lekcji. Myślę o języku polskim. Michale, powiedz jeszcze proszę o zadaniach dla uczniów ukraińskich. Tak, ja tutaj podałem dwa źródła stron, gdzie znajdują się podręczniki i ćwiczenia w języku ukraińskim i rosyjskim, z których można skorzystać. I ja z tego korzystałem w tamtym roku szkolnym, kiedy ci uczniowie, uczennice rzeczywiście słabo operowali językiem polskim. Teraz już się troszkę bardziej wycofuję, bo widzę, że ich poziom umiejętności posługiwania się językiem polskim jest znacznie większy. Ale też chciałbym zwrócić uwagę na to, że niestety, ale poziom zadań, które są w tamtych publikacjach, to są zadania odtwórcze, to nie są zadania pogłębionego myślenia i tutaj właśnie pokazuję, że to są takie pytania, które no, nie zawsze pasują mi do danej lekcji i też chciałbym zwrócić uwagę na to, że ich podstawa programowa jest troszkę trudniejsza niż nasza, więc trzeba bardzo uważać na to, jak bierzemy w skali 1:1 te zadania edukacyjne. Na pewno, jeżeli mamy uczniów, uczennice, którzy słabo się posługują językiem polskim, to można im wysyłać linki do konkretnych stron, z którymi chcielibyśmy, aby zapoznali się w domu, ewentualnie na lekcji. Ja to drukowałem moim uczniom i uczennicom w tamtym roku i oni, kiedy polscy uczniowie, uczennice korzystali z podręcznika polskiego, to oni korzystali z tych materiałów w języku, który znają. I kolejna rzecz to są zadania wykonywane w trakcie lekcji. Ja korzystam z różnych zadań. Tutaj chciałem skupić się na jednym zadaniu edukacyjnym, ponieważ w internecie jest cała masa różnego rodzaju takich notatek graficznych.
Tutaj jest jeden z przykładów notatki graficznej, gdzie ja powycinałem trochę te teksty, które były tam wpisane. I można to robić właśnie dla również uczniów, uczennic, którzy mają specyficzne trudności w uczeniu się, również dla uczniów, uczennic z Ukrainy, tak aby takie zadania graficzne, które nie wymagają dużego pisania, wymagają czytania materiału, przetwarzania, żeby mogli również z nich skorzystać. Takie zadania pojawiają się u mnie nie na każdej lekcji, co jakiś czas. Później już uczniowie, uczennice, którzy poznają sposób pracy graficznej na lekcji, tworzenia takiej notatki, sami takie notatki tworzą. I są też zadania nieobowiązkowe. Tych zadań nieobowiązkowych jest trochę. Te zadania są przeze mnie zadawane na lekcjach. To jest tak, że jeżeli uczeń, uczennica chce wykonać zadanie, to je wykonuje i później przynosi mi efekt swojej pracy do sprawdzenia. I to nie jest na stopień. To jest na wpisanie jako aktywność do portfolio uczniowskiego i na podstawie tego, że ja widzę te aktywności zebrane w ciągu jakiegoś dłuższego czasu, powiedzmy półrocza, to mam argument do tego, żeby móc takiej osobie, która do mnie przychodzi i mówi, że chciałaby sobie ocenę wyższą, na bazie tego, że mam to zapisane, że takich prac już zrobiła wiele, tą ocenę podwyższyć. I korzystam również z mini projektów. Tutaj jest mi fragment, tylko jedno zdjęcie z mini projektu w klasie piątej, gdzie oni zapoznawali się z budową roślin oraz ich procesami życiowymi i sobie w domu poprzez posadzenie kilku nasionek, tutaj niestety tych nasionek nie mamy, mamy tylko zdjęcie przedstawiające kiełkowanie nasion, wyciągali w pewnych fazach kiełkowania nasiona tą siewkę i pokazywali mi poprzez robienie zdjęć, opis pisując ją, w ten sposób też się uczyli, wymieniali tymi projektami między sobą. Taki mini projekt może trwać 2-3 tygodnie. Chodzi o to, żeby on był skrótowo opisany. Do tego nie ma żadnej dokumentacji, która jest bardzo duża i to również są mini projekty nieobowiązkowe, z którymi uczniowie, uczennice dzielą później się na lekcji w ramach wzajemnego uczenia się. Michał, czy ty w jakiś sposób oceniasz efekty pracy uczniów w projekcie? Jeżeli to jest proces, w którym cały ten projekt trwa, to daje informację zwrotną. Na przykład otrzymuję takie zdjęcie i do tego zdjęcia daje informację zwrotną, czy te elementy są dobrze podpisane. No tutaj mamy budowę i kiełkowanie nasion. No nie jest do końca, ponieważ nie widzimy tego nasiona. Widzimy tylko proces kiełkowania, więc daje taką konkretną informację zwrotną, czy to jest dobrze, czy jest coś do poprawy i jak to można poprawić. Natomiast całościowo, później zbierając te wszystkie etapy tego projektu, wystawiam ocenę. Rozumiem, że to jest podsumowanie wiedzy i umiejętności i też prawdopodobnie odnosisz się do współpracy uczniów. Więc myślę, że te wszystkie metody, które pokazał, te sposoby oceny, czy też różne praktyki, które Michał zademonstrował, one są, jesteśmy w stanie przenieść je na uczenie innych przedmiotów, nie tylko biologii, więc zachęcam też do wykorzystywania, do wypróbowania, do eksperymentowania. Tak, ja tylko bym jedną rzecz, bo tutaj zauważyłem na czacie, czy uczniowie, którzy pracują wolniej, być może również tutaj chodzi o uczniowie, którzy mają specyficzne problemy w uczeniu się, czy oni są w stanie wykonać te zadania nieobowiązkowe? Tak. I oni bardzo często z tego korzystają. I powiem tak, że są takie klasy, gdzie właśnie po raz pierwszy ci uczniowie oddają te prace. Dlatego, że oni wiedzą, że taka praca nieobowiązkowa daje im możliwość otrzymania oceny, natomiast w pracach związanych już z wykorzystaniem umiejętności, wiadomości, które są trudne, bo na przykład genetyka jest trudna, to mogą mieć problemy z uzyskaniem oceny, która będzie ich zadowalała. Więc dlatego ci uczniowie też to robią, plus dodatkowo ja staram się tak przygotowywać te instrukcje, żeby nikt nie był wykluczony, łącznie z tymi uczniami, uczennicami z Ukrainy.
Dziękuję Ci bardzo. Troszkę więcej o zadaniach i o zróżnicowanym poziomie trudności powiemy też za chwilę, bo będziemy rozmawiać o bieżącym ocenianiu. A teraz chciałabym jeszcze zaprosić Agnieszko Ciebie, żebyś opowiedziała o tych cudownych rzeczach, które tutaj mamy na ilustracjach, a które mogą być zagadką dla naszych odbiorców. Ja chcę powiedzieć, że moja klasa szósta, w której jest 20 uczniów, to jest klasa bardzo zróżnicowana. Mam dwóch uczniów z Ukrainy, jednego chłopaka, który doszedł niedawno z Danii. Są uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych, w tym dziewczynka z afazją. Jest również... To jest jeszcze, zapomniałam teraz, ale rzeczywiście to jest klasa bardzo zróżnicowana. Natomiast są jeszcze dzieci młodsze, czyli emocjonalnie też tutaj jakby nie radzą sobie z różnymi sytuacjami. I teraz zastanawiałam się, kiedy w tej klasie zaczęłam uczyć i kiedy doszli ci uczniowie z Ukrainy, no właśnie, jak ich oceniać? Jak spróbować ich włączyć w różne aktywności i taką metodą, która mi się sprawdza w tej klasie szóstej, to jest metoda pracy w grupach, metoda patyczków. Dzieciaki losują, tak, grupy. I w tych grupach pracują, wiedzą, że zawsze będą, za każdym razem mogą pracować z kimś innym. Nie ma już jakiegoś oporu. Mało tego, widzę takie zaangażowanie, jeśli chodzi o pracę dzieci z tymi uczniami ukraińskimi, wręcz taką wspólną ich pomoc, jakby tłumaczą im pewne kwestie. Więc to się sprawdza. I tutaj taką aktywność, którą ja wykorzystuję, to jest przy pracy nad lekturą. To są takie projekty, z jednej strony prace malarskie, gdzie uczniowie malują wybraną postać. Tutaj akurat mamy Alicję w Krainie Czarów. I co mogę powiedzieć, taki uczeń też z Ukrainy, tak, jest w stanie o tej postaci coś powiedzieć. Jeżeli nie na lekcji od razu, to może przygotować swoją wypowiedź w domu po prostu. I dla mnie już, ja mogę go ocenić pod kątem znajomości lektury, bo gdzieś tam musi o tej postaci poczytać. Co jeszcze? Ja włączam też moich uczniów do takich aktywności scenicznych. Tutaj mam Anię z Zielonego Wzgórza i to jest też możliwość pokazania się uczniów zdolnych, bo takich też mamy w klasie i bardzo chcę ich angażować w różne dodatkowe działania. Oprócz tego sprawdzają się takie formy, jakieś wspólne projekty, gdzie uczniowie pracują razem. Widzę, że ten chłopak z Danii też chętnie pracuje i widać go zaangażowanie, jeśli chodzi o język. Są na początku trudności, ale gdzieś tam te formy aktywności właśnie pracy w grupie, czy nawet te formy graficzne, które tutaj są, pozwalają mu wyrazić za pomocą rysunku to, co chcę powiedzieć, bo nie zawsze to, w jaki sposób się wypowiada, jest poprawne, czy też nie umie tymi słowami wyrazić swojej wiedzy też na temat danego tekstu. Więc pomaga mi w tym też ocenianie kształtujące, ja im przekazuję informację zwrotną też tym uczniom. Popracuj jeszcze nad daną formą, przygotuj się lepiej z lektury, opowiedz jeszcze o innej postaci, przedstaw daną sytuację, pokaż przykłady z lektury, tak, do tych form takich na przykład plastycznych. Więc to są moje takie doświadczenia. Myślę, że jeszcze dalej będzie mowa o właśnie tutaj, o jeszcze inne formy. Dzisiaj kończyłam taki projekt dotyczący lektury w pustyni w puszczy. Dzieci tworzyły takie pierwsze strony gazet
i miały pisać z jednej strony zaproszenie na spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem, ogłoszenie o tym, że zaginęły dzieci, zostały porwane, czyli Staś i Nel. Drugą formą była reklama wyjazdu do Afryki i tutaj właśnie na tym zdjęciu, na tej fotografii są te rysunki tego chłopca z Danii i jemu przydzielono rolę w tej grupie, że ma opowiedzieć o Afryce. Więc jakby no, dla mnie to jest naprawdę świetna sprawa, że te dzieci wzajemnie się angażują, aktywizują. Tutaj podałam też zdjęcia z dyktant, które robiłam i które to dyktanda, do których też wciągnęłam dzieci z Ukrainy. Zdjęcia, na tych fotografiach mam biegające dyktando i ono świetnie się sprawdza właśnie w tej grupie w klasie zróżnicowanej. Jedno dziecko czytało dyktando, dyktowało koledze, koleżance. Nabiegało się trochę, ale jednak starali się jak najbardziej poprawnie przekazać koleżance, koledze. I muszę powiedzieć, że było dla mnie takim zaskoczeniem to, że uczennica z afazją bardzo dobrze sobie z tym poradziła. Ja byłam zaskoczona, że ona potrafiła przekazać, zapamiętała to, co przeczytała i podyktowała koleżance. Pod spodem mam dyktando, w których w kółeczkach są na zielono zaznaczone błędy. Uczniowie najpierw uzupełniali tekst, później mając wzór sprawdzali sobie, gdzie zrobili błędy i brali w kółeczka te błędy. Potem jeszcze raz dostawali czystą kartkę i liczyliśmy, ile tym razem błędu zrobiliście, tak? Więc no, myślę, że w jakiś sposób już gdzieś tam to pomogło nauczyć się pewnych tych poprawnych słów. Drugie to jest zielone dyktando i tutaj też staram się zaznaczać na zielono te słowa, które zrobili dobrze, które napisali dobrze. Czyli pokazać im, zobacz, no nie jest źle, tak? Jeżeli gdziekolwiek są te czerwone, to jeszcze raz piszemy, jeszcze raz poprawiajcie. Mało tego, uczniowie też ukraińscy, na przykład z tym biegającym dyktandem, ja zrobiłam troszkę inaczej, poprosiłam, żeby siedli w ławce i jeden drugiemu po prostu podyktował to dyktando. I dla mnie sukcesem jest to, że te dzieci już napisały po polsku poprawnie tekst. I dla mnie to już jest sukces tego dziecka, że ono poprawnie napisało tekst. Jeżeli zrobiło błędy, to jeszcze raz te słowa, wymyśl zdanie, przepisz. Także to są moje takie formy, które wykorzystuję, ale też powiem szczerze, że skorzystam z tych form, o których tutaj i Michał mówi, więc dla mnie to jest no, takie doświadczenie innych osób i chętnie skorzystam też. Wielu z nas ma też na pewno trudność w tym, żeby nauczając innych przedmiotów, że pracując z uczniami na wielu innych przedmiotach, właśnie pojawiają się też te trudności językowe i wyobrażam sobie, że mogą być one mniejsze tam, gdzie nie trzeba wyrażać słownie, jeśli chodzi o dzieci, które mają kłopoty językowe, ale mogą przedstawić swoje osiągnięcia, swoją wiedzę, umiejętności graficznie albo też za pomocą różnych symboli, notatek słowno-graficznych, z użyciem też języka własnego, ponieważ właśnie zaprezentowanie wiedzy we własnym języku może się nijak mieć do tego, co potrafią powiedzieć i zapisać dzieci w języku polskim, jako dla siebie języku obcym. Więc tu ogromne gratulacje, że Twoi uczniowie potrafią identyfikować już błędy, które popełnili. Bardzo Wam dziękuję za te wypowiedzi. Prawdopodobnie wiele osób, które tutaj są z nami, ma mnóstwo różnych własnych doświadczeń, którymi bardzo zachęcam do dzielenia się na
czacie naszego spotkania. Ja niestety nie widzę czatu i nie wiem z jakiego powodu i dlatego jest mi dosyć trudno i nie mam interakcji z Państwem, bo mam tylko na ekranie naszą prezentację. Ale jeśli pojawiają się jakieś ciekawe pytania, to poproszę Kasiu, czy jakieś praktyki o to, żebyś mogła też powiedzieć o tym trochę więcej, jeśli widzisz, że będzie to użyteczne też dla innych. Teraz chciałabym zaprosić nas wszystkich do tego, żeby przyjrzeć się troszkę temu, jak w bieżącym ocenianiu można uwzględniać różne potrzeby i możliwości uczniów. Jak zaspokajać, jak wychodzić im naprzeciw, żeby można było te roczne oceny klasyfikacyjne wystawić, żeby było nam troszkę łatwiej w drugim półroczu to zrobić niż w tej chwili. I dlatego też chcę zaprosić jeszcze do wypowiedzi Michała i Agnieszkę o tym, co może być przydatne w zróżnicowanej klasie, ale zanim to nastąpi, to podzielę się tymi praktykami, które już mam z własnego doświadczenia albo też zebrałam z doświadczeń innych nauczycieli. Bardzo dobrze działa to, kiedy przychodzi do naszej klasy dziecko, które albo jest z innego systemu edukacyjnego, albo z innej szkoły, albo jeszcze jakiś inny powód sprawił, że dotarło na przykład w ciągu roku szkolnego, żeby pierwszy miesiąc nie stawiać mu w ogóle ocen, żeby wspierać jego rozwój przez informację zwrotną. O tym już było dzisiaj bardzo dużo na ten temat, czyli na temat informacji zwrotnej, ale ważne jest to, żeby takie dziecko wychodziło z lekcji z takim myśleniem o tym, czego się nauczyło już, co już dobrze opanowało, a co jeszcze w przyszłości, nad czym będzie pracować. Dobrze jest też, jeśli u dzieci z trudnościami nie oceniamy żadnej wiedzy, która jest, powiedziałabym, że jest obok gdzieś tego, czym zajmują się w tej chwili. Czyli jeśli to będzie na przykład matematyka i umiejętność, powiedzmy cztery działania, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, występuje praktycznie w wielu obliczeniach, można powiedzieć, że to jest ciągła umiejętność, jaka preumiejętność, która występuje dalej, no to trudno to ominąć. Ale na przykład w takich przedmiotach jak geografia, biologia, historia czy inne temu tym podobne, jest tak, że możemy... Że po prostu tematyka jest oderwana, że ten program nie tak bardzo nawraca do poprzedniej wiedzy, ale właśnie możemy wycinkowo ratować się tym właśnie, żeby dzieciakom oceniać wyłącznie wiedzę i umiejętności aktualnie nabywane. Ważne jest zróżnicowanie kryteriów oceniania, o tym już mówiliśmy i Michał i Agnieszka o tym wspomnieli, ale problem polega na tym, jak różnicować. Tutaj zwróciłabym uwagę na to, że dobrą praktyką jest różnicowanie kryteriów jakościowych, ale też ilościowo. Ale także sposób wyrażenia tych kryteriów będzie istotny dla dzieci z trudnościami językowymi, posługiwania się w języku edukacji polskiej. Czyli na przykład można je bardzo skrótowo potraktować, zaznaczając najważniejsze elementy. Czyli chodzi o to, żeby były wyrażone prostymi zdaniami, krótkimi określeniami i żeby nie zawierały takich słów, które są trudne do opanowania, pojęć specyficznych, charakterystycznych, jeśli one są zbędne. Można także w takiej zróżnicowanej klasie różnicować sposób ocenienia pod tym względem, żeby odpowiedzi uczniów, które są niepełnym zdaniem, jeśli nie wymaga tego w ogóle zadanie, tak? Czyli na przykład pojedynczymi słowami, przedstawione graficznie albo z elementami obcojęzycznymi, żeby traktować jako odpowiedzi w pełni poprawne. Jeszcze raz tylko chciałam zwrócić uwagę na to, że jeśli nie wymaga to na przykład zamknięcia myśli w zdaniu. Uczniom łatwiej będzie wskazać też na przykład odpowiedź w podręczniku czy w zeszycie, jeśli mają bardzo duże trudności i to właśnie z powodu bariery językowej.
Inną praktyką może być wybór zadania, które będzie oceniane. Wyboru tego może dokonać uczeń, a my możemy przedstawić mu zadanie, różne typy zadań o różnym poziomie trudności. O tym też troszeczkę więcej można będzie powiedzieć za chwilkę. Ale ważne, żeby ten wybór był świadomy, czyli zanim uczeń czy uczennica dokona wyboru, naszą rolą jest to, żeby w pełni rozumiało, na czym polega zadanie, żeby dziecko wiedziało, co ma być efektem końcowym tego zadania, ale też, żeby rozumiało kryteria sukcesu. Więc ten wybór świadomy jest istotny. Może też na przykład po dokonaniu wyboru, jeśli stwierdzi, że jest to za trudne zadanie, że nie da rady, że się zatrzymuje, może zmienić swój wybór. Na przykład możemy ustalić z klasą, że to będzie jednokrotna zmiana, żeby tych zadań po prostu nie wybierać co chwilkę. Istotne jest też to, że my możemy dzieciom z trudnościami dawać zadania z ułatwieniami i takimi ułatwieniami, czyli mówimy, że to są takie rusztowania, które pomagają uczniom wykonać zadanie. Może być na przykład wyposażenie, nie wiem, w słowniczek, jeżeli potrzebny jest dziecku słowniczek, albo na przykład może być to wykonany początek zadania, może być to podany wynik końcowy, albo ujawniona koncepcja, czy wzór, który ma wykorzystać. W zależności od typu zadań, takie ułatwienia mogą być mocno wspierające dla dzieciaków, a my, kiedy stwierdzimy, że ten uczeń czy ta uczennica już są gotowi, żeby pracować samodzielnie, w pełni samodzielnie, bez tych ułatwień, możemy stopniowo wycofywać te rusztowania, te właśnie wspierające elementy. Innym pomysłem może być wykonywanie zadań przy otwartej książce czy przy otwartych zeszytach. Przy czym tutaj istotne jest to, żeby zadanie było tak skonstruowane, żeby uczeń, który je wykona, wprost nie przepisywał treści książki ani zeszytu. Czyli tutaj ta konstrukcja zadania jest bardzo istotna. Także zadania w parach i w grupach, o których już mówiła Agnieszka i Michał. Można też, i pewnie wielu z Państwa tak robi, oceniać samodzielne notatki ucznia, przy czym forma oceny, czy to będzie informacja zwrotna, czy opis, czy to będzie stopień, który uczeń otrzymuje, może dotyczyć zarówno struktury notatki, wartości merytorycznej, ale też procesu pracy nad tym. Można porównywać notatki wtedy, kiedy uczeń uczy się wykonywać taką notatkę i potem dopiero na koniec, kiedy różne umiejętności sprawdzamy. Zapraszam teraz właśnie Was, żebyście opowiedzieli troszkę o własnych praktykach, jak to wykorzystujecie do oceniania. To ja zacznę, bo widzę mój slajd. Powiem tak, myślę, że tych aktywności jest bardzo dużo, natomiast tutaj wybrałam te takie, które myślę sobie, może nie są najważniejsze, ale które się też sprawdzają w takiej zróżnicowanej klasie. Uczniowie bardzo lubią komiksy i przy okazji na przykład Zemsty Fredry z tej aktywności korzystam. Chcę powiedzieć, że czy to są komiksy, czy to są plakaty, to te formy sprawdzają się również na poziomie szkoły ponadpodstawowej, czy to będzie liceum, czy to będzie technikum, czy szkoła branżowa, w której też uczę. Więc jeśli chodzi o plakat, może tak tylko nawiążę, że w szkole ponadpodstawowej robimy plakaty na przykład do filmów na podstawie lektury, że będzie to taki afisz filmowy, czy to będzie kartka, okładka książki. Więc jakby, ponieważ na czacie pojawiały się też pytania, więc jakby chciałabym dać taką odpowiedź, że jak najbardziej takie formy się sprawdzają. Bardzo lubią uczniowie odgrywać scenki. To wiemy. Myślę, że czy to na języku polskim, czy na historii. Świetnie sprawdza się lektura Dziady, część druga, kiedy to przy świecach uczniowie najpierw czytali lekturę ze mną, ponieważ nie byłam pewna, czy wszyscy przeczytali w domu, więc stwierdziłam, że nie jest długa i przeczytam razem z nimi. I uczniowie ukraińscy razem
z uczniami z grupy tworzyli chór, tak? Czytali też tę lekturę. Później lekturę omawialiśmy w takiej właśnie atmosferze i myślę, że oni to no, wczuwają się w rolę i też inaczej to omawianie lektury wygląda. Oceniam ich aktywność, mają informację zwrotną, mają pracę, którą muszą wykonać, charakterystykę bohaterów i za to otrzymują ocenę. Chcę powiedzieć jeszcze, że oprócz tego stosuję takie formy jak gry planszowe, w których też mogą wykazać się różnymi umiejętnościami, zdolnościami. Labbooki to są takie metody, w których następuje podsumowanie na przykład danej lektury i też to jest praca dla wszystkich. Tutaj z tą gwiazdką mam wydłużony czas pracy. My wiemy, że uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają na sprawdzianach, kartkówkach wydłużony czas pracy i to stosujemy, więc jeżeli jest potrzeba, to i uczniowie ukraińscy, czy też mój uczeń z Danii też taki czas wydłużony ma. Więc to są moje metody i jeszcze mają taką możliwość zdobywania ocen uczniowie. Ja myślę też, że w miarę jak oni robią postępy w określonych umiejętnościach, w kształceniu ich, to ten wydłużony czas pracy jest bardzo istotny. Można na początku oczywiście dłuższy czas, a w momencie, kiedy widzimy, że już uczniowie zrobili określone postępy, ten czas skracać. I wreszcie myślę, że uczniowie mają ogromną satysfakcję, jak uznają, że o, już mi nie potrzeba więcej czasu. Tak mieszczę się w tym czasie, w którym mieszczą się pozostali uczniowie. Natomiast inne jeszcze sposoby, to mnie zachwyciło, co tutaj widziałam, chociaż nie za bardzo wiem, o czym chcesz opowiedzieć. Zapraszam cię, Agnieszko, powiedz. Tak, to była też, to też początek roku szkolnego. Powiem szczerze, że zupełnie nie miałam pomysłu, jak tych moich uczniów ukraińskich zachęcić do mówienia. I moi uczniowie pisali wiersz o wiośnie i poprosiłam uczniów z Ukrainy, żeby też o wiośnie takie wiersze napisali, żeby je przeczytali, żeby inni wysłuchali, jak brzmi wiersz o wiośnie, pochwała wiosny w języku ukraińskim. No i oczywiście tutaj wyszło nam to, jak piękne jest słowo, jak piękna jest poezja, czy to w języku polskim, czy w języku obcym. I przy okazji oczywiście ćwiczyliśmy, tutaj pracowaliśmy nad poetyką, nad wierszem, budową wiersza, wyszukiwaliśmy środki poetyckie, więc to jakby jest też dodatkowa taka możliwość, żeby pokazać, że ta poezja brzmi ciekawie również w innym języku. A jak, Agnieszko, oceniłaś, czy to były jednakowe kryteria oceniania dla tych utworów, które powstały w języku ukraińskim i w polskim, czy może jakoś inaczej próbowałaś tutaj sobie poradzić? Powiem szczerze, że to był początek i jeszcze wtedy stawiałam oceny cyfrowe, więc moi uczniowie dostali oceny celujące za te piękne wiersze o wiośnie. Gratuluję ci bardzo, bo to jest niesamowicie ciekawe. Mamy tutaj też ciekawy przypadek, o którym chcę opowiedzieć Michał. Zapraszam cię. Tak, powiem o tym ciekawym przypadku, dlatego że on jest przypadkiem, który mi nie wyszedł. I to nie jest tak, że wszystko mi wychodzi i jestem w tej grupie tak zwanej nauczyciele, którym wszystko idealnie wychodzi i oni są super. Na lekcji w klasie ósmej, gdzie mam również uczniów i uczennice z Ukrainy, dałem im zadanie edukacyjne. U mnie ważne jest to, żeby te zadania edukacyjne, które są nieco trudniejsze i tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi, jak będę to oceniał, to nie jest zadanie na ocenę sumującą, tylko na informację zwrotną, były kryteria sukcesu, czyli to, co w tym zadaniu powinno być wykonane, aby móc osiągnąć ten swój sukces. I co się okazało? Mi się wydawało, że uczniowie i uczennice, którzy są z Ukrainy i którzy w miarę dobrze mówią w języku polskim i piszą,
to sobie z tym zadaniem poradzą. I okazało się, że nie, że sobie z tym nie poradzili. Było to dla nich za trudne, pomimo tego, że te kryteria, czyli takie podpowiedzi, o co mi chodzi, żeby to zadanie było wykonane prawidłowo, są w nim zawarte. I to jest też dla mnie taka nauka, że trzeba mocno przyglądać się pracy bieżącej ucznia i uczennicy, którzy są albo z Ukrainy, albo mają jakieś tam specjalne potrzeby edukacyjne i dostosowywać te zadania na bieżąco. Jeżeli coś już nam nie wyszło, to mieć z tego naukę na przyszłość. Ja odniosę się do też tego, o czym mówiła wcześniej Małgosia, o pracy w parach. Ja stosuję też coś takiego jak klasówki pisane w parach. W parach losowych, gdzie mam w klasie różnych uczniów i uczennice i właśnie z Ukrainy i o poziomie pracy, szybkości, umiejętności uczenia się i zauważyłem, że te klasówki bez oceny na informację zwrotną, pisane w parach, kiedy oni rozmawiają ze sobą, wzajemnie się uczą, czasami spierają i przyglądanie się im, jak oni pracują, to jest coś fantastycznego, one rzeczywiście działają. Bardzo Ci dziękuję. Ja też mam wiele takich podobnych porażek w swojej praktyce, ale nie będę już o nich opowiadać, ponieważ chcę zaprosić teraz nas wszystkich do tego, żeby po tych prezentacjach dotyczących oceniania bieżącego zastanowić się nad tym i trochę zainspirować propozycjami na drugie półrocze. W tym półroczu już czasu nie cofniemy i wiele z tych propozycji jest mało realistycznych, o których już opowiadaliśmy, bo potrzeba na realizację dużo czasu. Natomiast na przyszłe półrocze, czyli po feriach, w większości szkół możemy jeszcze próbować różnych innych działań. To, o czym chciałabym na początku powiedzieć, to jest ocenianie procesowe, które nie jest obce żadnemu nauczycielowi, ale specjalnie tutaj wkleiłyśmy ten slajd jeden kadr z filmu Motyl Ostina. Jeśli Państwo tego filmu nie znają, to zachęcam do tego, żeby zapoznać się z nim, jest w internecie. A dotyczy ten film pracy nauczyciela z uczniami i kształtowania umiejętności udzielania oceny koleżeńskiej informacji zwrotnej. I chcę powiedzieć, że dla nas nauczycieli ważne jest to, żeby widzieć proces uczenia się uczniów. I to jest jeden z ostatnich kadrów filmu, który pokazuje, jak rozwijała się umiejętność u dziecka, które było uczniem pierwszej klasy, umiejętność narysowania, tak powiedziałabym, sposób naukowy motyla. Dzięki temu, że otrzymywał Austin właśnie, bo on jest bohaterem filmu Informację zwrotną, widać było wyraźny postęp w jego umiejętnościach, ale to, co jest ważne w takim ocenianiu procesowym, żeby zachować pierwsze i kolejne etapy pracy. Myślę, że to jest taki sposób oceniania, w którym istotne będzie zarówno porównanie pierwszego na przykład z drugim etapem pracy, jak pierwszego z trzecim czy z czwartym, a najbardziej widoczna różnica i ten postęp w uczeniu się jest widoczny, kiedy zestawimy początek i koniec. I myślę, że to jest też propozycja dla wszystkich z Państwa, ponieważ jest możliwa do przeniesienia na każdy przedmiot nauczania. Można na przykład w przypadku bardziej złożonych umiejętności, mogą być to powiedzmy praca z mapą, czy umiejętność pracy z tekstem źródłowym na przykład, albo uczniowie wykonują wiele doświadczeń, eksperymentów i wiem, że dużą trudność mają z zapisywaniem, czy też w ogóle zauważeniem, czyli ze spostrzeżeniami i wnioskami. Jeżeli zobaczymy, będziemy obserwować, czy dokumentować właśnie takie etapy pracy uczniów, to właśnie to ocenianie procesowe może pokazać nam, jak bardzo uczniowie rozwijają swoje umiejętności. Jeżeli możemy to również zrobić na takim łatwiejszym poziomie, na przykład na umiejętności analizowania schematów, czy analizowania wykresów, czy odczytywania na przykład jakichś własności z wykresów, czy zależności, czy tworzenie samodzielnych notatek różnych form i tak dalej. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby porównywać
etapy pracy uczniów i do tego nie potrzebujemy wiele. Wystarczą dwie, co najmniej dwie prace, tak? Co najmniej dwie, które będą takim materiałem umożliwiającym nam porównanie. Mamy też tutaj przykłady. Agnieszko, to są Twoje przykłady, tak? W jaki sposób można jeszcze analizować postępy uczniów? Co ty masz w swojej praktyce? Dobrze, powiem tak. Uczniowie też lubią kręcić filmiki, na przykład na podstawie lektur i takie też projekty z uczniami robię. Natomiast tutaj akurat mogę też powiedzieć o takim swoim doświadczeniu, ponieważ w klasie ósmej obecnej mam dwóch uczniów, którzy mówią i po polsku, i po czesku, w związku z tym, że Kudowa graniczy z Czechami, więc też takich uczniów mamy. I to był taki pomysł też i mój i uczniów, że przeczytali legendę Ewy Kołderkowej w języku czeskim i polskim na zmianę, więc i tak sobie pomyślałam, że to jest taka aktywność, za którą uczniowie mogą też otrzymać oceny i wciągnąć w to dzieci ukraińskie. I tutaj też nam, myślę, że ta praca świetnie wyjdzie. I inną aktywnością są jakieś dodatkowe też projekty, czy to związane z jakimiś miejscowymi legendami. I to też można uczniów i ukraińskich, i uczniów polskich włączać. Tu mam też taką teczkę humanisty, więc uczniowie wkładają tam swoją własną twórczość i to zarówno dla uczniów zdolnych, jak i można zrobić teczkę języka polskiego, gdzie będą swoje prace po prostu trzymać, żeby później, kiedy nastąpi narada uczniowska, żeby móc z tej teczki wyciągać swoje dowody uczniowskie. Tyle. Ja chciałem powiedzieć o ocenianiu na podstawie sprawności. Część z Państwa pewnie była w harcerstwie albo wie, co to jest harcerstwo. Być może w szkołach też funkcjonują nadal te drużyny harcerskie i ja wykorzystuję też nie we wszystkich klasach i nie całościowo przez cały rok, ale przy niektórych działach właśnie SOC, czyli ocenianie na podstawie sprawności. Określam sprawności, które związane są z tematami lekcji i one są takie humorystyczne, jak na przykład Rybi Król albo Żabi Skoczek, żeby łatwo były przyjęte przez ucznia uczennicę. Mamy do tego kryteria sukcesu, czyli jest określone, co w tym zagadnieniu powinni uczniowie uczennice wiedzieć i do tego jest forma sprawdzania, jeżeli uczeń uczennica są już gotowi, do mnie przychodzą i wykonują jedną z tych form sprawdzania, mają do wyboru, pokazując, że rzeczywiście już się tego nauczyli. Temu zjawisku, bo to mogę powiedzieć, że to jest zjawisko takie, bo rzeczywiście uczniowie, uczennice bardzo chętnie podejmują się tego, żeby SOC-iem pracować, a ci, którzy na początku są niechętni, to później w trakcie, jak już widzą, że coś się dzieje dziwnego w klasie, dołączają, dostają taką kartę, tak, ona jest tutaj już wypełniona, gdzie są miejsca na naklejki i za każdą sprawność przyklejam naklejkę. I oni zbierają tak jak w pewnych sklepach te naklejki za zakupy, żeby otrzymać jakiś gadżet, to tutaj zbierają, ale nie mówi im co jest w momencie, kiedy uzbierają ich komplet. I to wynika z ich własnej aktywności, to wynika ich również z własnego wyboru, bo mogą wybrać, tak jak na przykład odpowiedź ustna albo kartkówka albo jakiś quiz. Są określone daty i one są na tyle długo trwające te przestrzenie czasowe, żeby wszyscy mieli równe szanse, aby móc takie sprawności uzyskać. Za tym idą duże emocje i o tym też trzeba pamiętać, że czasem jak mamy uczniów i uczennice o specyficznych trudnościach w uczeniu się, to u nich to uczenie oparte na emocjach jest bardzo silne. I to plus emocje właśnie mi się bardzo sprawdza.
Michale, możesz powiedzieć, do jak często, czy powiedzmy w jakim zakresie przygotowujesz takie tabele oceniania na podstawie sprawności dla swoich uczniów? Czy to jest do każdego działu, czy jakoś może inaczej to stosujesz? Nie, to nie jest do każdego działu. Tak jak będę, bo to jest przykład z klasy szóstej i w klasie szóstej będą mieć SOC w przyszłym półroczu, właśnie kiedy będą omawiać kręgowce, czyli kiedy pojawią się tematy od ryb do gadów łącznie, wtedy będzie SOC i ten SOC zamykam w tym momencie, pytając ich, jaką mają refleksję związaną z tą metodą pracy, czy warto te kolejne tematy, które pozostaną do końca roku, realizować w ten sposób, czy wolą w innej formie. Bardzo dziękuję, tylko uzupełnię, że SOC, o którym mówi Michał, to inaczej ocenianie właśnie na podstawie sprawności, a ci z Państwa, którzy znają ocenianie kształtujące, to wprost można przetłumaczyć, że to jest po prostu sprawnościowe ocenianie kształtujące. Uczniowie chętnie takie sprawności zdobywają, pewnie mogą Państwo też popróbować, bo nie jest przy tym bardzo dużo pracy. Ja chciałabym się podzielić jeszcze jednym pomysłem, który nazwałam tabelą postępu i to jest taki sposób oceniania, który bardzo ułatwia pracę z uczniami, którzy uczą się na różnych poziomach. Na różnych poziomach myślę tutaj o tym, czy to jest poziom na przykład tylko wiedzy, czy umiejętności, czy zastosowanie w bardzo biegły sposób. I ważne jest, żeby pomyśleć w ogóle na początku roku, czy też na początku nowego okresu, w którym będziemy realizować konkretne działy, jakie umiejętności są kluczowe dla uczenia się właśnie w tym czasie. I tutaj jako przykład chciałabym zademonstrować taki postęp w tabelę postępu dla umiejętności, która dotyczy wyznaczania czy też posługiwania się globusem czy mapą, ale konkretnie wyznaczania długości, szerokości geograficznej, czyli położenia punktu na mapie. I możemy tutaj, ta tabela jest o tyle użyteczna, że możemy wprost z wielu wymagań podstawy programowej wybrać te, które uważamy za niezbędne do tego, żeby uczniowie je opanowali, ale też ułożyć je, powiedzmy, od takich, które potencjalnie mogą być łatwe czy łatwiejsze dla uczniów, do takich, które są najbardziej skomplikowane. I tutaj chcę tylko powiedzieć, że wyznaczanie położenia punktu w terenie za pomocą GPS wcale nie jest dużą trudnością, bo jeśli uczniowie i my też mamy chociażby Google Maps, możemy w prosty sposób trzema kliknięciami wykonać tę czynność, ale chodzi o to, żeby uczniowie umieli też wyjaśnić, ale też być może zastosować to w praktyce. To oznacza, że od punktu, w którym się znajdują, z miejsca, w którym się znajdują, wyznaczyć drogę, na przykład albo w kilometrach trasy, albo w długości trasy, znaczy w czasie, który muszą przemierzyć. Ta tabela postępu jest też o tyle praktyczna, że pokazuje dwa etapy pracy nad daną umiejętnością. Dopóki uczeń praktykuje, czyli uczy się doskonali umiejętność, możemy albo sam uczeń, jeśli ma taki poziom autorefleksji, albo nauczyciel, jeśli uczniowie nie potrafią jeszcze tego ocenić, albo razem nauczyciel z uczniem może zaznaczać tutaj, czy uczeń jest na etapie praktykowania, czy już to potrafi. Ja z chęcią zawsze do takich tabel postępu dodawałabym jeszcze trzecią kolumnę, w której byłoby zaznaczone biegle wykorzystuje. To znaczy, że może korzystać, że może zastosować tę wiedzę, te umiejętności w przypadkach, które są dla niego przypadkami takimi sytuacjach ćwiczeniowych, ale biegłe stosowanie też dotyczy nowych sytuacji, w których uczniowie się znajdą, takich, których nie ćwiczyli konkretnie na lekcji, ale może być to na przykład wplecione w zadanie praktyczne, czy w realizację projektu, czy jeszcze w jakieś inne aktywności, które dla nich przewidujemy. Tabele postępu są takim jakby uproszczeniem,
tabel, które pewnie część z Państwa zna jako rubriksy, czyli właśnie taki szczegółowy opisy wiedzy, umiejętności uczniów, które podlegają ocenie. Ale te uproszczenia właśnie, takie dostosowania do możliwości uczniów mogą bardzo dobrze się sprawdzić. Tym bardziej, że ja myślę, że jeszcze możemy je wykorzystywać, czyli inne tabele tworzyć dla uczniów, którzy mają specyficzne trudności, a za tym idą też ich indywidualne, bardzo zindywidualizowane potrzeby edukacyjne. Więc też takie tabele nie są skomplikowane. Przygotowanie jednej tabeli i praca z podstawą programową zabiera naprawdę niewiele czasu. Ta tabela zajęła mi 12 minut dokładnie, żeby ją przygotować, a nie jestem specjalistką od geografii. Więc myślę, że wielu z Państwa to się przyda. Można na przykład na chemii dla umiejętności rozwiązywania, pisania reakcji chemicznych czy obliczania współczynników stechiometrycznych, ale oczywiście to będzie ten element, który jest dużą trudnością dla uczniów, bo wiadomo, że preumiejętnościami będzie na przykład umiejętność zapisania wzoru czy też odczytania wzoru wartościowości pierwiastków, ale także, czyli do współczynników stechiometrycznych dojdą dopiero później. Możemy też takie tabele tworzyć do umiejętności rozwiązywania zadań, czyli różnych koncepcji wykorzystania w zadaniach z treścią, do zastosowania różnych strategii, rozwiązań i tak naprawdę, nie wiem, do wykonania dwutaktu na wychowaniu fizycznym, czy też innej umiejętności, która jest umiejętnością złożoną. Ale właśnie takie umiejętności warto poddawać ocenie dzięki właśnie tym tabelom postępu. Małgosiu, sygnalizowałaś, że nie widzisz i tak, czatu nie możesz czytać. Ja chciałam jeszcze, ponieważ zbliżamy się, Szanowni Państwo, do końca, wybija zaraz 20:30, zawsze na webinarium mam poczucie, że jest wbrew fizyce, zakrzywia nam się czasoprzestrzeń i ten czas biegnie bardzo szybko. Ja wrócę do pytania, które było na samym początku, bo tak jak się umówiłyśmy, przygotowując to webinarium, jesteśmy bardzo w temacie tu i teraz. Więc ja wrócę do tego pytania o naradę z uczniami, bo to pytanie pojawiło się dwa razy, to znaczy o formę, czy to jest jeden na jeden z uczniem, czy to jest na forum klasy, ile to zajmuje czasu, czy rozmawiamy z wszystkimi uczniami po kolei. Wiem, że Michale, ty też masz te praktyki, więc jak najbardziej jest to pytanie i do ciebie, Agnieszko, i do ciebie, Michale. I dziękuję, Michale, za aktywność na czacie, bo wiem, że na bieżąco odpisujesz o pytania o żabi skok i inne sprawności. Dziękuję ci bardzo. To ja powiem, jak ja to robię. Ja to zazwyczaj robię w wersji takiej, że jesteśmy w klasie, jesteśmy jednym zespołem i rozmawiamy ze sobą właśnie o tych ocenach. I takich sytuacji, bo ja dzisiaj wystawiłem chyba w trzech czy w czterech klasach propozycje ocen, z nimi łącznie, więc nie było sytuacji, która była trudna dla mnie czy dla ucznia, uczennicy, że oni przyszli i powiedzieli, ale ja się nie zgadzam z tym. Ale jeżeli ktoś się nie zgadza, to wtedy mówię, dobrze, możemy to zostawić za moment, kiedy będziemy w sytuacji jeden na jeden, bo być może nie jest dla ciebie komfortowe, kiedy będziemy rozmawiać na temat tego, jak przebiegał twój proces uczenia się, to co ja mam zapisane w zeszycie, to co ty uważasz. Więc to zależy różnie, natomiast ja to robię na lekcjach, bo uważam, że jesteśmy jednym zespołem klasowym, i przez to również się uczymy. Widzimy, jak ktoś pracuje i ta ocena w ich odczuciu jest oceną sprawiedliwą. To nie jest tak, że ja wystawiam ocenę, kryję je i dopiero kiedy już jest moment, że ja je powinienem pokazać, to jak z kapelusza wyciągam i nagle się okazuje, że ktoś jest zdruzgotany i już nie może nic zrobić. Dziękuję ci bardzo. Przepraszam, Agnieszka, tak. Tak, u mnie jest podobnie, mało tego. Mogę powiedzieć, że koledzy, koleżanki zauważają, na przykład jeżeli uczeń się, bo miałam taki przypadek, dał sobie niższą ocenę, wręcz inni uczniowie mówili, jak to, no przecież ty byłeś aktywny, ty napisałeś świetnie wypracowanie, poprawiłeś je, więc jakby tutaj widać też zaangażowanie innych uczniów i potrafią
inni uczniowie pokazać aktywność i jakby podnieść na duchu też uczniów, jeżeli wystawili sobie słabszą ocenę. Ja myślę, że tutaj mamy wiele wariantów i w każdej klasie może sprawdzić się coś innego. Ja bym zachęcała do eksperymentowania, ale z takim wyczuciem, że w pełni świadoma jestem, czy w pełni świadomy jestem tego, z jaką klasą pracuję. Czy tam jest atmosfera zaufania wśród uczniów i czy oni czują się bezpiecznie, czy też jest coś takiego, co przeszkodziłoby właśnie w takim wspólnym wystawie, wspólnym ustalaniu, czy też zasięganiu opinii uczniów na temat ich osiągnięć. I myślę, że to naprawdę wymaga wyczucia po prostu naszego i eksperymentowania, ale zawsze z myślą o tym, żeby chronić uczniów i żeby dla dobra ich właśnie różne praktyki podejmować, a nie dlatego, że po prostu taką praktykę chcemy rozwinąć, bo się o niej dowiedzieliśmy. Więc ta empatia i myślę życzliwość z naszej strony, którą wszyscy pewnie mamy, jest bardzo istotna. Ja chciałabym jeszcze na koniec powiedzieć, jakby podsumowując też troszeczkę nasze dzisiejsze spotkanie, to, że ocenianie umiejętności uczniów wydaje się takim ogromnym wyzwaniem, takim wielkim słoniem, którego nie możemy od razu zjeść, ale kiedy zaczniemy te wyzwania, to wielkie, ogromne wyzwanie, na takie mniejsze troszeczkę elementy dzielić i pracować w sposób taki przemyślany, ale też w sposób odważny, to uda nam się po prostu bardzo dużo i że tego słonia po kawałeczku uda się dużo szybciej, łatwiej zjeść i przyjemniej. I dlatego też mamy nadzieję, że teraz po tym naszym dzisiejszym spotkaniu są takie rzeczy, które mogą być dla Państwa łatwiejsze. I jeśli są takie rzeczy, które są łatwiejsze, to można zapisać o nich na naszym czacie. Gosiu, ja już specjalnie przerzuciłam na ostatni slajd, żeby nam to nie uciekło. Bardzo tak. Proszę Ola o wrzucenie też Państwu linku do dzisiejszego zaświadczenia. Chciałyśmy razem z Małgosią zaprosić Państwa na pogłębienie tego tematu, na takie specjalne spotkanie, już nie w formie webinarowej, tylko w formie spotkania, gdzie będziemy rozmawiać o pogłębieniu tego tematu. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany zmianą swojego sposobu oceniania, może ma jakieś wyzwania, bo jest właśnie w tej zmianie i chciałby z nami rozmawiać, spotkać się z grupą nauczycieli i nauczycielek, to zapraszamy serdecznie. Olu, jeśli możesz jeszcze raz wrzucić link do tego spotkania, zapraszam. Już teraz można się zarejestrować. Ten link też Państwu wyślę oczywiście mailowo, jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany. Uwaga, spotykamy się już w 2023 roku, bo 10 stycznia to będzie wyjątkowo wtorek, nie środa. To będzie w formie spotkania, będą dyskusje w pokojach. Zapraszam serdecznie. Będziemy mówić o wyzwaniach, o sposobach, o metodach. Będziemy tam obie z Małgosią. Będzie towarzyszyła nam również nasza ekspertka od ocenienia kształtującego, Ewelina Gorczyca. Serdecznie w moim imieniu i moich koleżanek zapraszam. I tak dobiegamy do końca naszego dzisiejszego webinarium. Wracamy z kolejnym tematem, z kolejnym webinarium dla nauczycieli i nauczycielek już w styczniu, bo 11 stycznia. Proszę sobie zarezerwować dwa kolejne wieczory z Odporną Szkołą, jeśli oczywiście mają Państwo ochotę i przestrzeń we własnych kalendarzach. Tutaj jest całkowita dobrowolność do spędzenia z nami wieczorów. Chylę czoła, że praktycznie wszyscy zostali z nami do końca, do ostatniego slajdu. Podziwiam, dziękuję, naprawdę, w ogóle jakość rozmowy i Państwa pomysłów. Dziękuję za rozmowę o projektach, plakatach, nawet o dyskusję o maturze. Było to dla mnie bardzo interesujące, bo ja, Małgosiu, mogłam ten czat czytać. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam na to spotkanie pogłębiające i zapraszam na 11 stycznia na webinarium. Życzę Państwu najlepszego, wspaniałego, nowego 2023 roku, bo nie będę już się już mogła z Państwem zobaczyć na webinarium przed 1 stycznia. Proszę odpoczywać, korzystać, jeść pierogi i piec makowce.
Odporna Szkoła wróci. Zapraszamy serdecznie w styczniu. Ja bardzo dziękuję Tobie, Małgosiu, za prowadzenie, Agnieszko, za Twoje praktyki, Michale, za Twój olbrzymi spokój i pisanie na czacie, Oli, za jak zawsze wsparcie w każdym aspekcie tego webinarium. Mam nadzieję, że też mogli Państwo miło spędzić z nami czas i podzielić się swoimi praktykami na czacie. Widzimy się na pewno. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Do widzenia i do zobaczenia. Widzenia. Do widzenia.